Wniosek złożony. Krosno walczy o 15 milionów złotych na odbudowę Zamku Piastowskiego. Ta perełka turystyczna wymaga ogromnych nakładów na remont. Szansą są tak zwane fundusze norweskie. Walczymy o dofinansowanie na odbudowę naszego Zamku Piastowskiego. Przypomnę, że pierwszą próbę podjęliśmy w 2017 roku. Wówczas staraliśmy się o środki z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zabrakło nam do pełni szczęścia jednego punktu, no ale nie poddajemy się. W grudniu dowiedzieliśmy się, że ogłoszono konkurs czy nabór wniosków z funduszy norweskich, ponieważ dokumentacja, którą wytworzyliśmy w 2017 roku w dużej mierze była aktualna. Przez te ostatnich kilka czy kilkanaście tygodni. Intensywnie pracowaliśmy nad wnioskiem, nad pozyskaniem nowych załączników, nad pozyskaniem partnerów po to, by stworzyć całą koncepcję odbudowy dwóch skrzydeł Zamku Piastowskiego. Do złożenia wniosku potrzebny był zagraniczny partner. Poszukiwania były intensywne. Czy ostatecznie udało się znaleźć partnera do projektu? W trakcie oceny można uzyskać dwa punkty za realizację projektu z jednym z partnerów zagranicznych. Przy czym ten partner zagraniczny musiał pochodzić z krajów darczyńców, bo fundusze norweskie są to fundusze, które są, pochodzą tak jakby od Norwegów, z Islandii i z Liechtensteinu, jako wkład do budżetu Unii Europejskiej za możliwość korzystania z wolnego rynku. Wobec powyższego również za pośrednictwem serwisu Facebook rozpoczęliśmy poszukiwania partnerów i tutaj chciałam bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim naszym mieszkańcom, którzy się w to zaangażowali. Udało nam się ostatecznie pozyskać aż dwóch tych partnerów z Norwegii. Pierwszy ten partner to Bergen Investor Club. To jest takie stowarzyszenie, które zrzesza inwestorów, które ułatwia inwestowanie, ale też pomaga przedsiębiorcom nawiązywać kontakty zagraniczne, a drugie, to, a drugie nasz partner to Towarzystwo Polsko-Norweskie. Organizacja z blisko 40-letnią historią zaangażowana w tworzenie mostów kulturowych pomiędzy Polakami i Norwegami. Mamy podpisane stosowne listy intencyjne. Dokumentacja aplikacyjna została złożona. Koncepcja odbudowy przewiduje przywrócenie średniowiecznej bryły budynku poprzez odtworzenie wielu elementów budowlanych mieszczących się na skrzydłach zamku, na baszcie czy podziemiach. Sale wystaw także mają być na miarę XXI wieku, z wieloma atrakcjami multimedialnymi. Można powiedzieć, że w normalnych warunkach ta ocena powinna trwać około trzech miesięcy. Wiemy, że dużo instytucji, właściwie całe nasze otoczenie jest sparaliżowane przez koronawirusa. Trudno powiedzieć, jak to wpłynie na pracę ministerstwa, jak długo będziemy musieli czekać na wyniki, no ale dla nas najważniejsze jest to, że udało nam się sprostać terminowi. Przygotowaliśmy niełatwo, niełatwy wniosek. Skompletowaliśmy łącznie 47 załączników. To wszystko zostało drogą elektroniczną wysłane, no i teraz pozostaje nam tylko mocno zaciskać kciuki i czekać na wynik oceny. To kolejne podejście o pieniądze na remont zamku. W 2017 roku do szczęścia zabrakło tylko jednego punktu.